Witajcie. Odświeżamy po krótkiej przerwie temat betonowania i szpecenia naszego miasta. Tym razem krakowscy urzędnicy miejscy postanowili udzielić zgody na budynek wzorowany na tych, jakie można spotkać w Hongkongu czy innym tygrysie ekonomicznym Dalekiego Wschodu. Problem w tym, że my nie znajdujemy się w tamtym rejonie świata. Nasza tkanka miejska jest zupełnie inna. Dzisiaj mamy dla Was prawdziwego architektonicznego asa. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na nowy koszmarek, ponieważ trudno tę budowlę nazwać inaczej, który niestety pojawił się nieomal w samym centrum Krakowa. Monumentalny kaskadowy apartamentowiec znajdujący się naprzeciwko dworca głównego w Krakowie przy ulicy Wita Stwosza, ponieważ o nim mowa. Wokół tej inwestycji pojawia się przy okazji wiele pytań oraz wątpliwości. Wielki 13-piętrowy blok Gigant przytłacza okolice swoją zwalistą bryłą. Budowla mierząca około 43 metry jest znacznie wyższa od sąsiednich budynków. Ponadto jest dominująca nad całą okolicą, zabierając niemal całe światło. Na te inwestycje narzekają okoliczni mieszkańcy, którzy długo się nie nacieszyli swoją przestrzenią wokół domów. Ciężko im się zresztą dziwić, ponieważ kupując w tej lokalizacji mieszkania, posiadały one zupełnie inną wartość oraz standard. Chociażby z czystej ludzkiej przyzwoitości oraz poczucia estetyki nie powinna być wyrażona zgoda na te inwestycje. Jak wynika z relacji oraz śledztwa przeprowadzonego przez pana Piotra Rąpalskiego z Gazety Krakowskiej, na którą pozwolę się powołać, wszelkie zgody na tę budowę zostały w trybie niemal ekspresowym dopięte tuż przed wejściem lokalnego planu miejscowego zabraniającego takiej zabudowy. A jeszcze nie tak dawno temu upadł niezwykle interesujący projekt nowego miasta, o którym opowiadaliśmy na naszym kanale. Link wyświetli się teraz na ekranie. Projekt Nowe Miasto przewidywał budowę m.in. kilku wieżowców z dala od centrum miasta po to, aby chronić to ścisłe centrum właśnie przed taką zabudową. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że miejscowy plan zagospodarowania zaczął obowiązywać od kwietnia 2022 roku, tuż po wydaniu stosownych zezwoleń na tę budowę. Obecny plan przewiduje maksymalną wysokość zabudowy do 20 metrów. Przypominam, my mamy tutaj aż 43 metry. Warto przypomnieć, że to właśnie krakowski magistrat, który wyraził zgodę na tę budowlę wraz z reprezentującym go aparatem urzędniczym, jest odpowiedzialny za tę patologię architektoniczną. Odnosimy wrażenie, sądząc po licznych głosach krytyki, że coraz więcej Krakowian domaga się daleko idących zmian w systemie zarządzania miastem oraz kadrze urzędniczej od samego najwyższego szczebla. Tak samo Krakowianie oczekują innej wizji dalszego rozwoju miasta niż ma to miejsce obecnie. Tego typu budowle dobitnie unaoczniają mieszkańcom, że w Krakowie dzieje się źle. Nie jesteśmy przeciwni rozbudowie, to naturalna i zdrowa cecha każdego żyjącego organizmu miejskiego, jednak chcielibyśmy, aby było to robione planowo. Kraków to wyjątkowe miasto, tętniące życiem, pełne pięknych budowli oraz związanej z nim historii. Po więcej informacji pozwolę sobie odesłać zainteresowane osoby linkiem pod filmem do artykułu pana Piotra Rąpalskiego. Warto przyjrzeć się tym szczegółom. Ja osobiście chciałbym jeszcze, aby urzędnicy odpowiedzialni za te decyzje zostali wymienieni z imienia i nazwiska. Bardzo im dziękujemy. Ciekawe, ile z tych 300 mieszkań już za niedługo będzie apartamentami pod wynajem w systemie Airbnb. Warto wspomnieć, że w tej okolicy, w pobliżu Muzeum Armii Krajowej, wkrótce powinna ruszyć jeszcze jedna budowa nowej inwestycji biurowo-mieszkaniowej dewelopera Echo Investment. Inwestycja ta powstanie w miejscu dawnej twierdzy Kraków na resztkach jej fundamentów. Ciekawe, czy tam też urzędnicy krakowscy zdążyli wszystko załatwić zawczasu i wydać odpowiednie pozwolenia na, jak to określili, akcent urbanistyczny w przypadku bloku Giganta. Takich akcentów urbanistycznych w naszym mieście mamy już wystarczająco dużo, od Ruczaju, przez osiedle Awie, wspomniany tutaj blok i w zasadzie każdą nową inwestycję osiedlową, jaka się obecnie dzieje. A na koniec wielkie podziękowanie dla naszych wspierających patronów. Zachęcam również do subskrypcji naszego kanału, o ile jeszcze tego nie zrobiliście. Pozdrawiam i do zobaczenia.